przedpremierowy odsłuch najnowszej płyty zespołu Believe. Mirek, kiedy dokładnie się ta płyta ukazuje? Płyta ukaże się dokładnie w urodziny naszego wokalisty. Tak mhm. Wymyśliliśmy sobie taki ukłon w stosunku do niego 25 października. Ale jak już mówiłem wcześniej, można ją zamawiać na mmrecords.pl. Mhm. Jest tam sklep i E, już mo mogą Państwo, tylko wystarczy zdobyć, kliknąć tak. i już jest. Płyta najnowsza zespołu Belief yy, o historię siedmiu wdów z opt optymistycznym akcentem na koniec. Tak, tak jest, prawda? absolutnie. Egzemplarz Radia Rzeszów jest w moich rękach i oczywiście będziemy tę płytę w naszym programie grać, w audycjach autorskich przede wszystkim. Także Dziękuję poniedziałek powędruje do naszej płytoteki i wzbogaci tę płytotekę trasa koncertowa, bo to jest ważne, zawsze przy nowych płytach no, zespoły planują trasę. Tak, dlatego że dzisiejszy, dzisiejszy cały ten biznes muzyczny powrócił do źródeł, czyli jak za dawnych czasów muzycy zarabiają przede wszystkim z koncertów i ze sprzedaży płyt na koncertach i koszulek. No i my nie mamy, nie mamy innej drogi tak samo. Za każdym razem jest podobna droga, czyli nagrywa się płytę, później właśnie się występuje w radio, a później się jedzie w trasę koncertową i podobnie jest z nami. My planujemy już pierwsze koncerty w styczniu. Będziemy zaczynać od, od takiego koncertu akustycznego w radiu w Poznaniu, gdzie cały materiał prawdopodobnie zostanie zarejestrowany i wydany. Taką mamy wstępną umowę z Radiem Poznań. Później gramy w, na festiwalu w Bydgoszczy, to będzie 26 stycznia, a później 27 stycznia zagramy na pewno w Koninie. Dlaczego w Koninie? Dlatego, że z Koninem też jesteśmy fajnie związani, ponieważ tam przez wiele lat działał taki nasz przyjaciel Robert Rosza, który niestety zmarł. I taki hołd zawsze, zawsze gramy, bez względu na to, <laughs> czy tam przyjdzie dużo ludzi, czy nie, ale za zawsze, zawsze po wydaniu no Nowej Płyty gramy tam koncerty. Później y będzie na pewno cała trasa, czyli, czyli no, wszystkie wojewódzkie miasta, mhm. może jeszcze i mniejsze, no, bielsko... Tutaj w w w Wiem, że już wstępnie umówiliśmy się na marzec dokładnie. koncert w radiu. Dobrze, to będziemy dokładnie sobie wszystko potwierdzać. Dokładnie i właśnie dzięki za zaproszenie. Coś, coś wstępnie rozmawialiśmy o 23. Jakoś marca. tak, tak. No, ale to... I to jeszcze sobie potwierdzimy i słuchacze nasi się oczywiście dokładnie. o tym dowiedzą. Ale serdecznie zapraszamy. Od razu. Serdecznie zapraszamy. Ja bardzo się cieszę, że no, publiczne radio mogło mieć ten pierwszy odsłuch tych utworów z tej płyty, bo... I... Tak nie ma, że... nie, ma, nie ma jeszcze w sieci. Jak mam kolegę informatyka, który Aha. sprawdza zawsze na... Aha, Ro... czy już ktoś... Nie, nie, na rosyjskich. Jeszcze do tej pory nikt nie wrzucił, więc jestem, chciałem podziękować, <laughs> że właśnie nie jest to w sieci, bo... Yy, cały, cały ten proces, który robimy teraz i te spotkania są to właśnie, żeby ludzie, którzy przychodzą zostali wyróżnieni i dostali piersi płytę przed, przed premierą, a jednocześnie żeby tego nie usłyszeli w sieci. I o to mi chodziło, czyli chciałem złamać tą całą filozofię, która dzisiaj jest, jest taka, że wszystkie zespoły od razu nawet <laughs> wrzucają specjalnie MP3 od razu do, do sieci, żeby zainteresować słuchaczy ale właśnie my w ten, tą drogą nie idziemy. Tylko zobacz. wiesz, to jest mhm. muzyka dla koneserów i to każdy taki prawdziwy słuchacz chce tę płytę mieć w wersji CD. To Usłyszeć ją mi. w publicznym radiu. No bo właśnie. w komercyjnym na pewno nie usłyszę. Dobrze, że mi przypomniałeś w tak. wersji CD, właśnie, tak. bo bym zapomniał, ale... Geriawit właśnie wypiłem przed, 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 przed wywiadem, <głos> więc <głos> przypomniało mi się, że proszę Państwa będzie też do kupienia płyta winylowa. To będzie podwójny album, ponieważ Aha. cała płyta czas całej płyty to jest godzina 5 minut, 26 to musi sekund, na dwóch Więc być. będzie podwójny, podwójny album winylowy, winylowy też do, do kupienia dla właśnie wszystkich koneserów. koneserów. Winyli, które teraz są bardzo, bardzo po, no to popularne ja i się bardzo cieszę z ja tego tytułu, bo zagrajmy teraz jeszcze ten jeden mm -hmm. utwór zaplanowany, bo potem na siódma, koniec... Mam siódma dla... wdowa teraz tak, będzie. To bo potem mam dla ciebie jeszcze taką kończącą nasze spotkanie niespodziankę. O, dziękuję bardzo.